To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. I tak witam serdecznie, bardzo z Poznania, Grzegorz Szekłania i króciutko o PSZ z Poznań. Jakiś czas temu, pod koniec roku, jasne stało się, że w Poznaniu PSZ Poznań nie będzie już filmowany jako firma tytularna, czyli Spec House. Działacze Beniaminka negocjowali z firmami, które mogłyby pojawić się w nazwie klubu, a dziś oficjalnie przedstawili nowego sponsora tytularnego, a jest nią firma EBB. EBB stanie się już od drugiego weekendu kwietnia tego roku nowym sponsorem tytularnym i zadebiutuje w pierwszej lidze żużlowej jako sponsor EBB PSZ Poznań. O nowym sponsorze tytularnym klub poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej. Przekazano, że firma EBB przekaże znaczne wsparcie na funkcjonowanie klubu. Co ważne, władze PSZ-u przekazały, że w tym momencie budżet na sezon 2023 został już dopięty. Przypomnę tylko, że mowa była około 4,5 miliona złotych na sezon 2023. W imieniu klubu o wszystkich informacjach na spotkaniu w jasnie szerokim gronie w hotelu Nowotel w Poznaniu poinformował prezes, który w tym roku, którym w tym roku jest Jakub Kozaczyk. Firma EWB jako część WSKM Group zajmuje się produkcją ekologicznych chusteczek nawilżających dla dzieci. Jest nam niezmiernie miło, poinformował pan Krzysztof Osowski, prezes spółki EBB, o tym, że jest mu niezmiernie miło rozpocząć współpracę z poznańskim klubem, który robi systematyczne kroki do przodu. Prezes nie ukrywa, że liczy na większą rozpoznawalność marki dzięki temu manewrowi sportowemu. Pierwsze mecze ligowe, tak jak mówiłem wcześniej, dla Skorpionów pod nazwą EBB PSZ Poznań rozpoczną się i stoczy ta drużyna pod tą nazwą pierwszy mecz z drużyną Trans FM Landshut Devils. Odbędzie się to w drugi weekend, czyli odbędzie się to w weekend wielkanocny na torze poznańskim, na który bardzo serdecznie wszystkich kibiców zapraszamy. Przypomnę jeszcze, że firma EBB jako sponsor tytularny będzie miała do wszelkich praw. Będzie też oczywiście jakby dopatrywać wszystkiego, czego zarząd pod dowództwem Jakuba Kozaczyka będzie czynił w sezonie 2023. Na tym spotkaniu oczywiście widzimy trenera, menadżera Tomasza Bajerskiego, który na pewno zadowolony jest z takiego obrotu, że pan prezes Jakub Kozaczyk poinformował wszystkich o tym, że ten budżet, który ciężko, mozolnie szło mu zdobywać, został zapięty i został jakby dofinansowany do samego końca. Przypomnę tylko, że we wcześniejszych informacjach, wywiadach z prezesem Jakubem Kozaczykiem uzyskaliśmy informację, że na tą chwilę 75 sponsorów będzie wspierać poznański klub. Poznański klub zaczynał od 23 sponsorów, którzy zostali pozyskani po zmianie władz, a więc po sezonie 21-22. W sezonie 22 doszło do wzmocnienia bardzo mocno tego pionu, aż do około 65 sponsorów, nie zawsze tytularnych, ale sponsorów, którzy postawili na markę, jaką było PSZ Poznań. A dokładnie wtedy, w roku 2022, czyli jeszcze niedawno, w zeszłym sezonie, była to drużyna Spec House PSZ Poznań, a w tym sezonie, który rozpocznie się już lada moment, PSZ Poznań nabył sponsora tytularnego, a jest nim, jeszcze raz przypomnę, firma EBB.
Bardzo się z tego cieszymy i mamy nadzieję, że ta współpraca pozostanie z klubem na wiele, wiele lat. A teraz informacje z ostatniej chwili. Informacją z ostatniej chwili jest informacja pozyskana od zawodników klubu, którzy bardzo czekali na tą informację. A tą informacją jest to, że do klubu najprawdopodobniej w tym tygodniu wraca była pani dyrektor sportowa, która w sezonie 22 wraz z ekipą Specjalist PSŻ-u Poznań doprowadziła do tego, że klub PSŻ-u Poznań znalazł się w pierwszej lidze, a mowa tu o pani Weronice Kęsy. Pani Weronika Kęsy zajmowała się wszystką dokumentacją, zajmowała się przygotowaniem licencji, zajmowała się przygotowaniem pełnej dokumentacji sportowej, żużlowej, dokumentacji zawodników, dbała o każdy szczegół, który można było nazwać właśnie przygotowaniem dokumentacyjnym. Słynęła z tego, że rozmawiała z zawodnikami, potrafiła z tymi zawodnikami naprawdę załatwić wszystko. Jeśli zawodnik potrzebował pomocy lekarskiej, potrzebował jakiegokolwiek na przykład hotelu, gdzie miałby zamieszkać, bo jechał na jakieś dodatkowe zawody i tak dalej, załatwił to zawsze z panią Weroniką Kęsy. W sezonie 23 pani Weronika Kęsy nie miała znaleźć się w składzie, którego mówiło się, że złotego składu się nie zmienia. Na jej miejsce przyszli inni ludzie, a o pani Weronice zapomniano. Dzisiaj informacja dotarła od jednego z zawodników z zapytaniem, czy to prawda. No i zapytaliśmy u źródła. No i dowiedzieliśmy się, że rozmowy są w toku i że jest grono ludzi, którzy widzieliby panią Weronikę Kęsy z powrotem w klubie, a decyzje mają zapaść już w najbliższy piątek. A więc jeśli zapadną pozytywnie, na pewno ucieszy się menadżer Tomasz Bajerski, na pewno ucieszą się zawodnicy, którzy współpracują z tą panią już przynajmniej od jednego sezonu i są z tej współpracy zadowoleni. A czy władze klubu, pan prezes, pan Jakub Kozaczyk, czy pan z zarządu Marcin Czajniński będą zadowoleni z tego, to się dowiemy. Jeśli dowiemy się, to na pewno państwu przekażemy tą informację. Być może uda się przeprowadzić wywiad na żywo i zapytać, jakie były powody, że pani Weronika Kęsy nie była brana uwadze na sezon 23, a dzisiaj rozmowy są w toku i dowiadujemy się, że są osoby, które twierdzą, że przez ten sezon nie przejdą bez pomocy pani Weroniki Kęsy, a więc czekamy na najbliższe dni, a dokładnie na piątek i na informację, czy pani Weronika Kęsy jako dyrektor sportowy wraca z powrotem do klubu, przypomnę o nowej nazwie EBB PSŻ Poznań. Z Poznania dziękuję bardzo, Grzegorz A. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci.